Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Wymiana gniazda głośnikowego, w zasadzie do takiego terminala, w wzmacniaczu WS502. W sumie taki sam będzie w 504, w WS354 i ogółem we wszystkim, co mają te zaciski już tak zwane nowsze, ponieważ te starsze, na przykład pokażę, jak wyglądałyby one na przykład w ZN3000 i wyglądały one w ten sposób. I to są te starsze. I one na przykład były ZM3000, ZM8000, seria AT, PW913 i ogółem, na przykład, i ogółem w sumie wszędzie. Wcześniej wyparły one liny, natomiast te złącza zostały wyparte przez te, które dosyć często ulegają po prostu uszkodzeniu, bo no, są dziadowe. Co by tu mówić, no, natomiast coś takiego kosztuje no, 3 a 4 zł w tak zwanym lokalnym elektroniku i powinno pasować, a jeśli nie, to się jakoś dopasuje i powinno być ok. Jeśli chodzi o rozstaw śrub, to chyba powinno się to zgadzać, więc całkiem ok. Wymienię, jeśli trzeba będzie podciągnąć jakieś przewody, to się je też podciągnie z płytki, albo może będzie to montowane bezpośrednio. Jeszcze nie wiem, będę musiał to zobaczyć. Natomiast naprawić tego się nie da, bo to jest tak, że jest sprężynka i taka plastikowa część. I ona się po prostu wyłamała stąd w ogóle. No, no eksploatacja tego wzmacniacza właśnie jest no, trochę taka jakby trudna właśnie w oparciu o te terminale, które bardzo łatwo się uszkadzają. I WS354, i serii 500, i innych wzmacniaczy, które takie złącze posiadają, no i po prostu je trzeba wymieniać po prostu. Tak więc otwieram wzmacniacz, no i biorę się za robotę. A w tak zwanym międzyczasie uszkodzeniu uległa świetlówka. Ta wypaliła się już. Wymienię ją i zobaczę, czy problem ustanie. Problem ustał. Usterka leżała po stronie rury, która już no, straciła pewnie emisję i już migała. Tak więc teraz to działa i jest ok. No to zajmujemy się wzmacniaczem. Ok, tak więc zostało wymienione. Skorzystałem akurat tutaj z przewodów głośnikowych, tak połączone na szybko, później będzie ładniej. Teraz tylko, żeby był styk. Wymieniłem też tutaj rejestr 100 ohmów na 2x47 ohmów, ponieważ był sparowany, a taki miałem. W sensie przewodził jeszcze, ale go zmieniłem. No i złącza wyglądają w ten sposób. Myślę, że trochę powinny posłużyć. Nie są to oryginalne diory, natomiast wyglądają, mam nadzieję, to jest referencyjne. Wyglądają w zasadzie to prawie że podobnie. Myślę, że trochę jeszcze posłużą. Skręcam wzmacniacz jeszcze na jakiś mały teścik. No to było tyle z naprawy tego WS-a 502. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Był przydatny i pomoże w serwisowaniu komuś segmentów serii SL500, czyli właśnie tego WS-a 502, czy tam 354, czy 704 i ogółem tych, które posiadają te złącza. Po prostu trzeba to zrobić w ten sposób, że złącze jest kompatybilne, natomiast w sensie nie trzeba go piłować, natomiast nie ma takich fajnych pinów, jak są tutaj. Po prostu są one tak jakby do góry wytegowane, tak jak tutaj to widać, wyprowadzone i trzeba dorobić do przewodów. Może fajne. Nie jest to akurat aplikacja, jakby to nazwać, uniwersalna, znaczy dedykowana, tak jak tutaj, tylko jest po prostu uniwersalna i coś takiego jest ok. W sumie, bo zdobyć oryginalny wtyk to jest, znaczy te oryginalny terminal to jest trochę ciężko. Natomiast tutaj myślę, że za te 3 zł, bo to chyba tyle to kosztowało, maksymalnie 5 zł, chyba jakoś 4 z czymś, to warto i sprzęt będzie dalej sprawny. Tak więc skręcam, testuję. Dzięki za oglądanie. Cześć, pozdrawiam. Ok, naprawy jeszcze nie koniec. Zamówiłem sobie w swoim lokalnym elektroniku jeszcze scalaka TDA, który jest przyczyną trzasków buczenia w jednym kanale, więc ogółem zostanie wymieniony. Kosztował w sumie to 17 chyba zł. Na Allegro są po dwie dychy, więc zawsze jakaś tam oszczędność.
I na czasie, i na samym scalaku. Tak więc tu już mam wylutowanego jego. No i zamienię go i zobaczę, jeśli będzie ok, to składam wszystko i testuję. Jeśli nie, to nie. Bo to jest tak, że zamontowałem gniazdo głośnikowe, ale patrzę, kurde, czeszczy mi jeden kanał. Tak dosyć porządnie, bo ta amplituda się tak wahała mi na oscyloskopie, takie ten. Więc to trzeba go wymienić i przynajmniej to był pierwszy strzał z tak zwanej elektrody. Forum, którego nie trawię, aczkolwiek czasami jakieś rzeczy można tam ciekawe znaleźć. Więc zmienię scalak i zobaczymy, co dalej. Zamienię też ten tranzystor, który też przywoływali na forum, że a, pewnie on, w jakimś tam historycznym temacie sprzed x lat. Tak więc myślę, że wzmacniacz powinien ruszyć po wymianie scalaka, po wymianie tranzystora. Jeszcze zmieniłem ten spalony opornik. No i chcę, żeby to już odpaliło, bo są kolejne sprzęty, które czekają na serwisy, czy tam na renowacje, czy tam w ogóle po to, żeby do nich zajrzeć. Okej, okay, tak więc pozdrawiam i kolejna część zaraz będzie. Znaczy zaraz, no jakby już mieć tego scalaka. Brak połączenia okay, z internetem. Tak, witam, drugi dzień naprawy. W sensie to w sumie muszę powiedzieć, że druga godzina de facto naprawy. Ponieważ pierwszą to robiłem... Kolejna świetlówka mi poszła i miga i się wymigała. Dobra, jeszcze sobie chwilę pomiga z razem wymienię. No i tak, mam wylutowany ten scalak. To jest o ten. To jest układ TDA8425. O, naprawiła się świetlówka. Dobra. To jest układ TDA8425, który pełni tutaj rolę przedwzmacniacza, przed wejściem na STK. Tu jest już nówka, kupiona w lokalnym elektroniku. No i do tego, żeby w razie W jest podstawka. Taka z kluczem tutaj, jak ten. Czasem jeszcze niektóre mają pinout. Ta akurat nie ma pinoutu. Czy ma... Nie, ta akurat nie ma. Natomiast taka. Są jeszcze tak zwane precyzyjne. One mają takie otwory kołowe bardziej. Natomiast ta ma styki po dwóch stronach, a w precyzyjnych są takie dookoła. W sensie no, otwór jest tak jakby kulisty. Ale to zamontuję. No i w to wrzucę sobie scalaka. I myślę, że powinno to działać. Nie powinno być żadnych trzasków. Sprawdzimy to potem na oscyloskopie. Tak więc zabieram się za montaż. Tak, połączenia z internetem. Okay, po wymianie świetlówki, tu jeszcze mi została tylko jedna na podmiankę. Tu już jest wsadzona nówka. W sumie trochę niesymetrycznie, bo tu jest 20, a to jest 18, ale ważne, że świeci. Tak, wlutowałem podstawkę, teraz wejdzie scalak. No i spróbuję odpalić. Zobaczymy sobie na oscyloskopie, czy dalej będzie mi latać. Mówiąc kolokwialnie, latać kreska, czy nie będzie. Jak nie, to ok. Jak dalej będzie, to będziemy szukać dalej usterki. Tak więc tego jeszcze w sumie nie muszę zakładać. Odwrócę go, uruchomię i zobaczymy, jak będzie. No i problem występuje dalej. Dalej mam jakieś takie sygnały, więc może odepnę wejście na STK. Zaraz na schemat i wylutuję sobie wejście do STK. Pewnie jakiś rezystor, albo przez kondensator będzie wejście. Okej, szukam usterki stopień po stopniu. Sprawdziłem tak, w miejscu tutaj jest ok sygnał, tutaj jest ok, tutaj jest również ok, na 13 się zaczyna coś psuć, tutaj też. Badałem to też na tych kółkach pomiarowych i teraz tak, zerwałem połączenie, w sensie no odlutowałem, między tutaj i tutaj, i tutaj, i tutaj. I teraz tak, badam z powrotem, co się dzieje na teraz, co się dzieje na wejściu z tego przedwzmacniacza scalonego. Jest wszystko ok. Kanał lewy ma takie same, lub w zasadzie w ogóle nie ma szumów, tak samo jak kanał prawy. Czyli jeśli usterka nie jest w filtrze, to mogła poleść mi końcówka. Natomiast jeszcze nie chciałbym zabijać w 100% tej końcówki.
Więc sprawdzę, co teraz dzieje się na wyjściu głośnikowym. W kanale lewym oraz w sumie w kanale prawym też. Tak więc podłączę sobie inny przewód, inną sondę i zobaczymy. Ok, mamy tutaj przebieg wyjściowy, znaczy przebieg, który w zasadzie wychodzi z bloku mocy, z lewego kanału, ten, który tak szumiał. I tak, mamy tutaj 10 mV, 20 mV, 50 mV. No i dobra, wcześniej to się tak bujało nawet i na dzielniku jednowoltowym, a teraz, kurde, jest ok. Czyli zobaczymy, co ten filtr. Może to filtr jednak coś. Ewentualnie spróbuję wysterować ten lewy kanał i zobaczymy, co się pojawi, jak będę chciał wysterować ten kanał. No, to jest też dobra rzecz. Wezmę sobie generator, podam tam kiloherc w jakiejś małej amplitudzie i zobaczymy, co się dzieje na wyjściu. No to dobra. Podajemy sygnał. Bo jest ok. Zobaczę jeszcze prawy kanał. Prawy kanał zachowuje się również normalnie, tak samo jak lewy. Też nim nie buja. Czyli myślę, że z tamtym filtrem coś się jednak mogło zadziać. Mógłbym zrobić coś ryzykownego, natomiast mógłbym pominąć po prostu ten filtr. No to jest nic innego jak filtr pasmowo-przepustowy. I zobaczyć, co się wtedy stanie. Jednakże może mi się wzmacniacz zacząć wzbudzać, więc sobie tego nie będę próbować. Jest to dosyć ryzykowne. No to co, połączę z powrotem. No i zobaczę, jak będzie. Ale najpierw przemierzę jeszcze ten C503, 501 i R503 i R501 zgodnie z tym, co jest w kanale drugim, czyli kanale prawym, czyli czy zgadza mi się wartość R501 z R502 i czy pojemności są ok i w ogóle czy to będzie działać. Z ciekawości sobie jeszcze później możemy przeliczyć ten filtr i zobaczyć, na jakiej częstotliwości on będzie nam działać i gdzie ma górę, gdzie ma dół, tak mówiąc kolokwialnie. To zaraz go sobie, ale też później może przeliczymy. Ok, tak więc tu mamy filtr i ten powoduje, że wzmacniacz będzie przepuszczał, znaczy, że ten filtr przepuszcza na częstotliwości, to wygląda tak, jest 1 kilo, 470 pico i mamy 338 kHz. To jest górna graniczna, a dolna to będzie 6 Hz, bo mamy 56 kg i 470 nano, czyli tutaj. I mamy od 6 Hz w górę. Można sobie jeszcze trochę się pobawić. Jeśli tutaj będzie, damy na przykład, nie wiem, od 4 Hz czy od 3, to będzie jeszcze więcej basu. Teoretycznie. Aczkolwiek w praktyce to zawsze jest różnie. Ok, myślę dalej, co tu może być źle. I czemu może nie działać ten wzmacniacz? W sumie to sprawdzę jeszcze te dwa kondensatory, czyli C501 i C503. Może któryś będzie z nich walnięty. Jeśli nie, to będę musiał szukać tu gdzieś rezystora jakiegoś. Ewentualnie jeszcze zobaczę zasilanie. Jak się ma tutaj zasilanie, czyli na R515, czyli na tym, co wymieniłem. Trzeba będzie zobaczyć to napięcie i to napięcie. To zaraz zobaczę. Ok, tak więc witam w kolejnej części. Zakupiony scalak w sklepie okazał się bublem. Najprawdopodobniej. Teraz jestem wpięty bezpośrednio na wejście. Jest bardzo ładny przebieg. Teraz już nie ma, nie maksymalnie wysterowana jest końcówka, ale tak troszkę. Wracając do obliczeń. Nie. To było tak, że miałem 19,7V na wyjściu. Dać do kwadratu to było tyle. Teraz dzielone na impedancję obciążenia, czyli w tym przypadku rezystancja obciążenia 8 ohmów. I to wyszło 48,5 W z tej końcówki. Z tego STK byłoby to trochę mniej. Natomiast mamy tego 4181, który z piątką, który był oryginalnie tu montowany w tej lepszej wersji. Ogólnie to tak, zobaczę sobie na ten schemat i na serio to jest biedna wersja. Na przykład tu jest CDA 8138S,
który ma stabilizator 12 i stabilizator 5 V w sobie, a tu mam no po prostu to jest tutaj. O, tutaj jest rząd takich otworów i on powinien tu być. A mam tutaj dwa stabilizatory zamontowane tak o. Więc ogółem tu jest to fig B, więc ja mam tą fig B tak jakby. A nie właśnie to. No i co tu można powiedzieć? No ogółem to jest biedniejsza wersja, bo tu nie ma tych filtrów na wyjściu. Nie ma właśnie tego zintegrowanego, jakby jak nazwać, stabilizatora. Natomiast coś tu działa, więc muszę podmienić jeszcze jednego scalaka tu wsadzę. Jeśli to będzie dalej nie działać, to nie wiem. Jeśli to ruszy, to ok, wtedy. No, sztuczne chodzi na. W sensie chodzą wentylatory, więc może być trochę głośno. Natomiast przebieg jest całkiem ładny. Tu też widać, że w sensie, że nie mam sondy jakoś na ekranowane i jest syf straszny, ale też amplituda z drugiej strony wejściowe zaledwie 10 mV, więc to może też dlatego. No, natomiast tak to działa i ten. Chciałbym, żeby ruszył ten wzmacniacz, kurde, bo byłoby super, 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 jakby to już wszystko nagle ruszyło. Czyli czekam na chyba do czwartku na tego scalaka i w czwartek dalej lecimy z WSM, bo chciałbym go naprawić. Okej, tak więc taka ostatnia dogryweczka do tej nieszczęsnej 502, która tak przez dobre 2 tygodnie blokowała mi warsztat. Natomiast tak, finalnie doszedłem po prostu do tego, co było uszkodzone. W zasadzie, co było źle skończone. Mianowicie jest przewód, który idzie z magistrali tych gniazd do części cyfrowej, do części sterującej. I ten przewód zamiast iść sobie gdzieś koło tam radiatora, gdzieś sobie tutaj tak spięty, był rzucony obok trafa. Dosłownie w sumie na trafo. Nie zobaczyłem tego za pierwszym razem, położyłem ten przewód inaczej, czyli bliżej radiatora i już jest ok. I w zasadzie już nie ma takiego dźwięku, który był w jednym kanale, który miał amplitudę kilkunastu miliwoltów gdzieś w sekcji tutaj. Natomiast wzmocniony przez STK generował na wyjściu potężne trzaski. Więc już jest lepiej, chociaż i tak ten WS502 to jest akurat ta wersja biedna, wspominałem już też czemu. Tak więc naprawione jakiś kolejny wzmacniacz, czy coś zaraz też będzie robione. Chyba 502 diagnozatoru radiowego, bo coś tam nie ten. Ale co dokładnie, to zaraz zobaczymy. Tak więc ta hybryda jest sprawna, to pójdzie do magazynu. Ten scalak koniec końców też jest sprawny, więc też pójdzie do magazynu. I ten. No, strasznie dużo rzeczy. Po prostu musiałem prawie że cały wzmacniacz przeryć, żeby znaleźć, co to było, a koniec końców się udało. No i dobrze, że się udało. Zapraszam na inne filmy. Tutaj się już żegnam. Pozdrawiam.